Nie będziemy chcieli wrócić. Nigdy. Bangkok. Dzień dobry, jest 5:30. Jesteśmy w Bangkoku po 17 godzinach płynięcia oraz jazdy autobusem. Nasz check-in do hotelu jest o godzinie 14, ale mamy ogromne szczęście, bo te kilka godzin zaczekamy w takich oto warunkach, ponieważ właściciel hotelu nie spał i nas puścił, żebyśmy mogli przynajmniej do tej 14 sobie zaczekać, przespać się tutaj na ławce i napić się wody. Także wszystko, co potrzebujemy. Jest też gniazdko, więc pewnie będziemy montować filmy. Dobranoc. Każdy, kto już był w Bangkoku, gdy zapytaliśmy o to miasto, zachwalał je jako miasto syfu z klimatem. My bardzo nie chcieliśmy tam jechać i unikaliśmy jak tylko się dało. Ale niestety, Bangkok stanął na naszej drodze, więc jak już jest, to sobie zajrzymy do tego 9-milionowego miasta chaosu. Oj, pospaliśmy troszkę. To był ciężki dzień. No ale, żeby się nie zmarnował, to teraz udajemy się na nocny market i jeszcze zahaczymy o dzielnicę czerwonych latarni. Trochę to źle zabrzmiało, nie? Zajrzymy do dzielnicy Patpong, która jest znana z tego, że jest to dzielnica czerwonych latarni, ale jest tu super głośno. Wow! Bangkok. Przejdziemy się po części miasta, w której prawdopodobnie wielu mężczyzn dokonało bardzo złej oceny sytuacji. Dzielnica Patpong to 3 równoległe ulice oferujące wszystko, co łączy się z seksem i seks-turystyką. Bardzo popularna jako atrakcja turystyczna, więc wybraliśmy się, aby samemu przekonać się, o co całe to halo. Mimo wielu białych twarzy, jakie tam napotkaliśmy, żadna z nich nie miała przy sobie aparatu. Zdecydowaliśmy tym samym, że będziemy robić ujęcia bardziej dyskretne i niestety bardziej chaotyczne. A w samej dzielnicy... No cóż, znajdują się lokale dla panów, dla pań oraz dla wszystkich, których gust jest pomiędzy. Tak, bo właśnie tutaj, podrywając fajną Krystynę przy barze, musisz się upewnić, że wieczorem nie zapraszasz jednak do pokoju ładnego Bogdana. W Bangkoku znajduje się duże skupisko transwestytów i transseksualistów. Są oni określani jako kathoey, czyli trzecia płeć. Seksturystyka jest bardzo popularna i znajdziecie tutaj pełno amatorów różnych przeżyć erotycznych. Podobno głównie zaglądają tutaj bogaci Chińczycy. Bogaci to słowo kluczowe, bo mimo że naganiacze w ilości hurtowej zapewniają was, że wszystko jest za darmo, można popatrzeć za darmo, napić się za darmo, to jednak na końcu rachunek jest tak duży, że pieniędzy w portfelu na pewno wam zabraknie. I może też zabraknąć wam nerki, ponieważ ta dzielnica określana jest jako bardzo niebezpieczna. Bardzo niebezpieczna właśnie dla lekkomyślnych białasów, co chcą przeżyć Las Vegas, Bangkok. Transwestyci i transseksualiści jednak to nie tylko seks i uciechy cielesne. To dla tych ludzi możliwość znalezienia pracy choćby w sprzedaży kosmetyków, w sklepach, w fryzjerstwie, turystyce, w salonie masażu, czy w występach kabaretowych. To możliwość znalezienia grupy wsparcia. Buddyzm akceptuje świat, jakim jest, i Tajowie trzymają się tego, nie krytykując, a tym bardziej nie tworząc nienawiści wobec osób trzeciej płci. Tajlandia jest bardzo tolerancyjna, choć prawo zabrania zmiany płci w dokumentach, przez co kathoey mają bardzo duży problem z opuszczeniem granic państwa. I got better one. Padliśmy ofiarami bardzo fajnego przekrętu, który był świetnie zorganizowany i naprawdę to, jak ci wszyscy ludzie współpracowali między sobą, żeby nas naciągnąć, było rewelacyjne. Muszę wam to opowiedzieć. Idąc w kierunku Pałacu Królewskiego, zatrzymuje nas mężczyzna. Od razu uprzedza, że idziemy w kierunku zamieszek i wszyscy turyści są usuwani z ulicy właśnie w tamtej okolicy, gdzie zmierzamy. Szybkie pytanie, skąd jesteśmy? W gazecie artykuł o polskiej siatkówce i już rozmowa się kręci. Przedstawi nam się jako nauczyciel, który chętnie nam doradzi, gdzie mamy iść, aby nie zmarnować tego szczególnego dnia. Czemu szczególnego? Gdyż tylko dziś w całym Bangkoku jest okazja na odwiedzenie za darmo atrakcji tuk-tuk z żółtą flagą, który kosztuje tylko 5 zł i zabierze nas do dwóch wyjątkowych Buddów, których oczywiście można zobaczyć tylko dzisiaj. Ja czytałem o tych przekrętach, ale
i tak to kupujemy. A, i zapomniałem dodać. Nalegał, abyśmy wzięli wycieczkę na pływający market za 3000 batów, czyli jakieś 380 zł. Zapamiętajcie tę kwotę, bo jeszcze do niej wrócimy. Docieramy do pierwszego Buddy, mężczyzna wykonuje telefon i nagle mówi, że tego Buddy nie możemy zobaczyć, musimy pojechać do następnego i oczywiście nas on tam bardzo chętnie zabierze. Pojechaliśmy, czemu nie? I wtedy już zaczęło coś nam naprawdę poważnie nie grać. Ponieważ mężczyzna, który nas wcześniej zahaczył, niby nauczyciel, na karcie wyrwanej z gazety zapisał parę miejsc, które powinniśmy odwiedzić, w tym na przykład Floating Market i Thailand Factory, czyli tekstylia zajmujące się produkcją garniturów, i kierowca zabrał tą kartkę i wtedy już nam coś zaczęło brzęczyć, że kurczę, to jest na coś dowód, że on potrzebuje tej kartki, może żeby mieć z tego właśnie prowizję. Zwiedzając świątynię, już nam coś śmierdziało i nie była to przepocona koszulka. Zapytaliśmy więc mężczyznę, który właśnie wszedł do środka, o wyjątkowość dzisiejszego dnia. Oczywiście odpowiedział radośnie i zaczął nas namawiać na odwiedzenie fabryki garniturów, wiecie, tych oryginalnych, Armaniego i Hugo Bossa. Bo dziś Tajowie mogą je kupić tylko za 9000 batów, by dostać lepszą pracę, a turyści mogą iść zobaczyć, jak to wygląda. Więc mimo nawet naszego przeciwu, nasz szofer wywiózł nas do sklepu i o tutaj wręcz kazał nam iść coś kupić. Zapłaciliśmy za przejazd i poszliśmy w swoją drogę, ale to jeszcze nie koniec. Kiedy udało nam się już wydostać z objęć naszego kierowcy naciągacza, bardzo niezadowolonego z tego, że nie dostał swojego talonu na benzynę, zaczęło się. Idąc w kierunku pałacu, zostaliśmy zatrzymani jeszcze wielokrotnie przez naganiaczy, ale nie jakichś tam oczywistych. Kobieta czekająca na światłach, klient wychodzący ze sklepu, przejeżdżający tuk-tuk, no konspiracja na wielką skalę. I zawsze padały trzy zdania. Skąd jesteście? Pałac jest zamknięty dla cudzoziemców. Jedźcie na pływający market. I tutaj pamiętacie te 3000 od nauczyciela z gazetą? Im bliżej, tym cena spadała coraz bardziej. Pod samym pałacem, dochodząc do 1000 batów. A ile kosztowała oryginalnie wycieczka, gdybyście chcieli ją zrobić na własną rękę? Całe 150 batów, czyli jakieś 12 zł, a nie 380, jak na początku chciano od nas wyłudzić. Ta skoordynowana ściema bardzo nas rozbawiła i zdecydowanie była fajniejsza niż chińskie kłamstwa, jakie słyszeliśmy przy tej rakotowej armii. Jest to całkiem zabawne, ale jest to też przestroga na przyszłość, żebyście uważali na takich właśnie ściemniaczy, bo czasem może pójść o grubszą kasę i mogą was zawieźć do miejsca, gdzie będą chcieli was jeszcze bardziej naciągnąć. Przestroga podróżnicza, od bo chcieć to móc. Kilka faktów o Tajlandii przy okazji zwiedzania świątyni. To na przykład to, że kiedyś Tajlandia nosiła nazwę Siem, a po angielsku jest określana jako Thai, co oznacza wolny, po tajsku. Wiąże się to z tym, że Tajlandia jest królestwem, ma swojego króla i nigdy w historii nie była kolonią, z czego jest naprawdę bardzo dumna. Prawidłowy zapis nazwy Bangkoku wygląda o tak, a tłumaczy się o tak. Jest to najdłuższa nazwa stolicy na świecie. Nazwa Siem może być także wam znajoma, gdyż powstało od niej określenie bliźnięta siamskie. Także popularny energetyk Red Bull pochodzi z Tajlandii, gdzie oryginalnie nazywał się Czerwony Bizon. Jesteśmy teraz w świątyni Wat Pao, gdzie znajduje się 43-metrowy złoty pozłacany leżący Budda. Według rankingu National Geographic, jaki wpadł mi coś ponad rok temu w łapki, okazuje się, że to jest jedna z najbardziej nudnych i komercyjnych atrakcji. Między innymi na tej liście również jest Pałac Buckingham. Z tym się akurat bardzo zgadzam. Co do Buddy, no cóż, to pierwszy leżący Budda, jakiego widzę, i w sumie mi się podoba. No więc ten przereklamowany Budda ma 15 metrów wysokości i 43 metry długości. Wielki mistrz jest ukazany w pozycji, gdy osiąga nirwanę. Ja też tak wyglądam, jak się obeżrę obiadem i leżę na kanapie. Gdybym wcześniej wiedział, że tak można osiągnąć nirwanę, to wziąłbym dokładkę. Sam posąg jest bardzo bogaty w detale, a w szczególności trzeba zwrócić uwagę na stopy mistrza.
grawerowane macicą perłową pokazują mistrzowski kunszt osoby, która je tworzyła. Wokoło buty też się kręci biznes życzeniowy, czyli za opłatą 5 zł można dostać kilkadziesiąt drobnych monet i idąc wzdłuż metalowych dzbanów składać życzenia do Buddy. Żaba. Te żaby spotykamy podczas tej podróży praktycznie w każdym kraju. Na pewno widzieliśmy je na Tajwanie, widzieliśmy je w Korei, zdaje się chyba też. Gdzie tam jeszcze? W Malezji. No i teraz jesteśmy tutaj w Tajlandii i znowu je widzimy. No i tym razem się zdecydowaliśmy na zakup, bo kurczę, to jest taka mała, głupia pamiątka, a zobaczcie, co potrafi zrobić. Jakie satysfakcjonujące, nie? Także pomyśleliśmy, że w końcu nabędziemy i będziemy mieli taką rechoczącą żabę. Będziemy się czuć prawie jak nad jakimś jeziorem, mimo że będziemy w środku miasta, pewnie z jakąś ponurą pogodą. Tego dnia odwiedziliśmy jeszcze świątynię Var Arun, zwaną świątynią świtu. Pogoda była bardzo humorzasta, tak jak i nasza opinia o Tajlandii. Zawsze oczekujecie od nas szczerości i tym razem nie będzie inaczej. Tajlandia jest na szczycie list państw, do jakich nie będziemy chcieli wrócić. Nigdy. I nie dlatego, że potopiliśmy tam sprzęt, że ciągle ktoś chciał nas na coś oszukać, naciągnąć i że jest tu masa turystów. Tak naprawdę po prostu nie przypadła nam w ogóle do gustu, bo jesteśmy bardziej ludźmi gór i lasów niż złotych plaż i dusznych miast. Bardzo duży wpływ na naszą opinię także ma fakt, że ogólnie ludzie byli dla nas nieprzyjemni, nie mili i co chwila trafialiśmy na jakieś ukryte kłamstwa. Na to kupiliśmy bilet na autobus, którego kierowca wprost nam powiedział, że nie ma zamiaru zatrzymywać się na przystanku, za który zapłaciliśmy, bo jemu to nie pasuje, a to nas ktoś zatrzymał i nachalnie nas do czegoś namawiał i mimo naszych protestów i tak wciąż nas złapał za rękę, próbował coś wcisnąć, no było to ogólnie nieprzyjemne i powtarzało się wielokrotnie. Odnieśliśmy wrażenie po tych kilkunastu dniach, że Tajowie gardzą turystami i oczekują od nich tylko pieniędzy, traktując ich przy okazji jak głupków, którzy nie umieją czytać czy liczyć. To jest absolutnie tylko nasza opinia, bo w końcu Tajlandia cieszy się ogromnym zainteresowaniem. My, przyglądając się jej bliżej, uznaliśmy zdecydowanie, że nigdy więcej tutaj nie wrócimy, choć tak naprawdę widzieliśmy tylko ułamek tego państwa. Zbyt pochopna ocena? Może. Ale nasza. Świadoma i zdecydowana. Właśnie przedzieramy się przez kolejnych naganiaczy, jest już kolejny dzień. Dzisiaj poszukujemy dla odmiany małego księcia. Nie udało nam się go znaleźć w Malezji, ale Jenny go nam prześle. Natomiast w Bangkoku jest to równie trudne i już szukamy kolejnego sklepu z książkami i kolejna porażka. Myśleliśmy, że uda nam się uniknąć sytuacji naganiania w uliczkach pobocznych. Nie udało nam się. Trafiliśmy nawet na kierowcę z wczoraj, który też nas nie pamiętał i oczywiście mówił, że dzisiaj też jest festiwal i też jest jeden dzień w roku. Ach, Tajlandia. Muszę wam powiedzieć, że ciężkie jest takie przedzieranie się, kiedy chcecie się po prostu przejść, szukacie, tak jak my teraz, księgarni, a co chwilę ktoś nas zahacza, zaczepia i oferuje swoje usługi, czy to tuk-tuk, czy to, nie wiem, jakieś wycieczki, jedzenie i tak dalej. Z jednej strony ja to rozumiem, bo w sumie no, z tego żyją, tak, więc czemu nie mieliby tego nie robić? Z drugiej strony jest to naprawdę irytujące, bo jest wręcz nachalne. Jedna osoba potrafi nawet przez kilka minut za tobą iść, żeby tylko namówić się na swoje usługi. Więc, no nie wiem, jak dla mnie Tajlandia na razie, szczególnie właśnie miejsce takie jak Bangkok, no na nie, są na nie, bo właśnie ze względu na tych ludzi, którzy są strasznie absorbujący. Ale głośno. Okej, tak jak kilka z księgarni, które były na mapie, nie istnieją, tak tej nie było na mapie, a istnieje, więc może będzie szczęśliwa. Okej, ta księgarnia okazała się księgarnią religijną, więc szukamy dalej. Chodźmy coś zjeść, bo
poszukiwanie książki się przeciąga. Tajlandia jak dla nas póki co jest poniżej Malezji, jeżeli chodzi o ranking wśród naszych kulinarnych doświadczeń. Malezji na razie nic nie potrafi przebić. Natomiast Tajlandia ma też ciekawe smaki. Zakochaliśmy się w mango rice, czyli mango sticky rice, czyli taki klejisty ryż podawany z mango. Ryż jest gotowany na bazie mleczka kokosowego, co dodaje mu dużo słodyczy. Do tego jest jeszcze polany śmietanką taką kokosową, więc naprawdę jest pycha. Dzisiaj natomiast natrafiliśmy na restaurację, która co prawda nie ma gwiazdki Michelin, ale została wyróżniona właśnie przez Michelin jako jedna z topowych restauracji tutaj w Bangkoku. Ja zawsze marzyłam o tym, żeby zjeść w takiej z gwiazdką, z dwiema albo nawet z trzema. Jeszcze to się nie udało, ale jestem zadowolona, że udało nam się trafić na miejsce, które zostało przynajmniej przez Michelin wyróżnione. Ja mam zupę z żeberkami, uwielbiam żeberka, a Dominik ma kawałki świnki plus tofu nadziewane, nie widzę tutaj za bardzo czym, ale chyba też świnką, do tego nudle, jakiś sosik i trochę warzyw. Co ciekawe też, pomimo tego, że restauracja ta jest wyróżniona, to wcale nie oznacza to wzrostu cen, a wręcz przeciwnie. Ta zupa kosztuje 60 batów, czyli około 7 zł. Tutaj podanie chyba też coś w tych granicach. I to są podobne ceny do tych, które spotkacie na straganach ulicznych, a nawet troszeczkę niższe, bo na przykład sama zupa curry zielonego kosztuje około 80 do 90 batów i to bez ryżu, który trzeba domówić osobno, za kolejne 20 batów, czyli robi się z tego jakieś 12-13 zł. Nagrywanie jedzenia myślicie, że jest fajne? Myślicie, że jest fajnie siedzieć i patrzeć, jak jedzenie wam stygnie, żeby je nagrać i pokazać do vloga, a w tym czasie jesteście mega głodni i tylko czekacie, żeby zatopić te zęby? Zobaczcie, Natalia już się rzuciła. A jeszcze nie skończyliśmy nagrywać. Ta restauracja istnieje już od 51 lat, a swój sukces zawdzięcza tym oto, no właśnie, eklerom? Ciasto na bazie tego eklerowego, ale podawane tutaj jest na dwa sposoby, albo na słodko, albo na wytrawnie. My teraz mamy eklerki podawane z świnką i sosem sezamowym, ale można też zamówić w wersji deserowej. Jak zauważyliście, świnki mają ciężkie życie z nami. Podejmujemy się kolejnej próby, ale raczej nie rokuje ona sukcesem. O! Ale przynajmniej mamy kota. Pani próbują znaleźć na mapie kolejną księgarnię, w której potencjalnie moglibyśmy nabyć małego księcia. Mówią, że tutaj one nie mają i że tutaj raczej w lokalnych księgarniach też nie znajdziemy. Okej, mamy dwa adresy sklepów, w których potencjalnie możemy znaleźć małego księcia, więc pojedziemy na poszukiwania. Pierwszy raz chyba tutaj spotkaliśmy się z takim przyjaznym podejściem, nie nastawionym na komercję, na zarobek. Po prostu panie bardzo się wczuły i rozpisały nam wszystko, co i jak mamy zrobić, żeby do tych księgarni dotrzeć. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak spróbować. Nasza ostatnia nadzieja w tym sklepie Asia Books. Mam nadzieję, że książka się znajdzie. Właśnie szukamy sklepu. Sklep znaleziony, idziemy pytać, czy mają małego księcia. Trzymajcie kciuki. Okej, udało się w końcu. To była chyba najciężej zdobyta książka Małego Księcia, egzemplarz książki Małego Księcia w naszej kolekcji. Kurczę, ale się udało. Jest po tajsku, więc nie rozumiem ni w ząb, ale jest, tak? Do tego okazało się, że niedawno wyszła kontynuacja, oczywiście innego autora, bo tutejszy pan już niestety nie żyje. Natomiast no, zabierzemy ją też ze sobą, bo raz, że nie wiedziałam, że w ogóle wyszło coś takiego, a dwa, że jestem ciekawa, jak tą historię kontynuował ktoś inny, czy ma małego księcia.
Do tego podobno wyszła też wersja w 3D z aplikacją, gdzie skanujecie pewnie jakieś, nie wiem, części, nie wiem, QR kody czy coś w tym stylu. I na przykład mały książę rozmawia z Różą albo jest słychać muzykę i tak dalej, więc na tamtą wersję również zapolujemy. Tutaj niestety już się wyprzedała. Kolekcja rośnie. Mamy też polski akcent. Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego, również dostępny po angielsku tutaj w Tajlandii. Jestem dużym fanem gry, nie książki. Książkę przeczytam. Przeczytałem chyba dwie do tej pory. Muszę nadrobić resztę. W każdym razie polski akcent w Tajlandii. Czas na kolejne stanie na głowie i tym samym zaliczenie 12 państwa w naszej podróży. A skoro jesteśmy przy zaliczaniu, to czy ty zaliczasz się do osób, które przesłały nam swoje nagrania z odpowiedzią, co w twoim życiu znaczy, bo chcieć, to móc. Takie nagrania audio lub wideo można zrobić nawet telefonem, byle nie stacjonarnym, i przesłać do nas na mail. Wszystkie detale, jak to zrobić, są podane w opisie tego filmu. Lista się powoli wydłuża i czuję, że moja nirwana będzie przy naszym wspólnym filmie. My i setki innych turystów myśleliśmy, że